Hej, witajcie wszyscy bardzo serdecznie z tej strony Felcjan i dzisiaj zajmiemy się nieco inną sprawą niż dotychczas, czyli graniem czy gadaniem o jakimś tam temacie konkretnym. Dzisiaj zajmiemy się trochę bardziej technicznymi sprawami, czyli pobawimy się trochę Adobe After Effects i dzisiaj chciałem wam zaprezentować taki no fajny dosyć efekt. Usuniemy sobie od razu tą kompozycję, zaraz sobie zrobimy nową. Także fajny taki efekt, który często możecie sobie zobaczyć na jakichś na jakichś kanałach muzycznych, gdzie nie jest wyświetlane jako tako teledysk, czyli jest puszczane tylko takie kółeczko z takim, jak bit jest podbity i tak dalej, to są takie różne takie fale, nie? Czyli to działa tak, to się nazywa dokładnie, już wam mówię, spektrum, o, audio spektrum to się nazywa, tak, więc zajmijmy się od razu tym. Więc co, po pierwsze robimy sobie nową kompozycję w ramach czasowych 30. Jeżeli będzie coś lagowało, to sorry, ale robię to na lapku, więc troszeczkę może być, może być nieciekawie, tak? No ale to tylko na laptopie tak wygląda, tak ogólnie potem się robi w miarę to wszystko fajne, także spoko, nie? Tak jest, oczywiście robimy to w taki sposób, rzucamy sobie nasze tło, już nic z tym tłem nie musimy właściwie robić, no poza tym, że przydałoby się trochę rozciągnąć do Full HD, no i proszę bardzo, znaczy no tam wiecie, to sobie z tym pokombinujecie. I wrzucamy sobie naszą nutkę tutaj. I teraz tak, pierwsze co robimy, no to jest oczywiście layer, nowy solid, tak, nowy solid, nazwiemy go od razu Audio Spectrum i oczywiście o to chodzi. I teraz w Audio Spectrum nasze rzucamy coś takiego właśnie, co się nazywa, to było w Generate. No i tutaj mamy właśnie Audio Spectrum, tak? Tu mamy Audio Spectrum i teraz tak, ustawiamy sobie Audio Spectrum jako naszą nutkę, tutaj ja lubię akurat tą, ona ma fajne podbicie dosyć. Wrzucamy sobie tutaj jednak wyżej, żeby jednak to wszystko było tak ogarnięte, co nie. No i teraz rzecz ważna bardzo, uwaga. Chcecie, żeby to było okrągłe, co nie, bo tutaj mamy, póki co ono jest płaskie, tak, i to płaskie, no i może niektórzy lubią takie płaskie i na tym płaskim mogliby zakończyć swoje audio spektrum. No tutaj przesunę, mówię, że będzie trochę lagowo, widzicie, że tutaj macie takie linie. One dosyć reagują na muzyczkę. No, one są tylko póki co cienkie, zaraz poustawiamy to w taki sposób, żeby było fajnie wszystko. Także jeżeli chcecie, żeby to było okrągłe, no to wchodzicie tutaj sobie w efekty i prezencję i szukacie czegoś takiego, co się nazywa Polar Coordinates. I w tym momencie naciskamy sobie na to dwa razy. No widzicie, już sobie to przygotowałem tak mniej więcej, żeby było na szybko. I robicie tak, interpolację stuprocentową. Teraz się robi z tego, widzicie, odwrotnie. Teraz rect to polar. No i mamy praktycznie, że koło. No tylko takie dosyć cieniutkie. To ustawimy sobie to tak, żeby było. Jeszcze na touchpadzie muszę pracować, to powiem wam, że jest naprawdę ciekawa robota. 13 i ustawimy sobie, no niecałe 13, ustawimy sobie na 20% 100. Myślę, że będzie spoko, ale jeszcze nie mamy pełnego koła, patrzcie. Gdzie? Nie ma pełnego koła. Także teraz, żeby to wszystko miało jakieś ręce i nogi, zróbmy sobie to na takich wartościach, te startowe i końcowe, zróbmy sobie to na jakichś takich wartościach, żeby to koło się zrobiło. 2000 sobie damy tutaj, no i tutaj też 360 i to powinno zakończyć koło, w sensie, no, jest tak pi razy drzwi to, co ma być. Teraz tak, żeby to po prostu też fajnie śmigało, to damy sobie na takich wartościach i to już powinno troszeczkę, to jeszcze nie widać. Nie, dobra, aha. No tak, to jest jeszcze jedna rzecz najważniejsza, która trochę brzydko wygląda, bo tak, bo podejrzewam, że jakieś kółko będziecie sobie tutaj chcieli wsadzić, także żeby zniwelować tą brzydką taką, że tak powiem,
powłokę, to ustawiamy sobie na side A chyba. Nie, na side A to jest na dół. Side B jest do góry, czyli tutaj. Dobra, to już mamy ustawione. Tutaj sobie ustawiamy frequency band 200. Maximum height damy 5000 sobie 300. To są już takie wartości gdzieś tam. O, widzicie, to już zaczyna wyglądać pomału, co nie? No, to już zaczyna wyglądać. 95. I tutaj damy sobie 10 jako audio offset. I to powinno już, powiedzmy, że nam wyglądać jako tako. Tylko, że przydałoby się też to przesunąć. O. Tak, powiedzmy, że na środku jest. I leci, widzicie, leci. Nie chcę tutaj za bardzo mówić, bo będzie przycinać i zaraz będzie takie... I ja tego po prostu nie dzierżę zbytnio. Także... Także to by było chyba na tyle, widzicie. To tu działa, co trzeba, to jest. Ale jeżeli chcecie, jest jeszcze taki jeden taki fajny efekcik i go sobie dodamy, czyli blur. Szukamy go właśnie w efektach, blur i sharpen, i dajemy sobie CC Radian Fast Blur, czy blur, jak wolicie, tak sobie to nazywajcie. I teraz tak, to jest takie zbyt przyciemnione, sobie zrobimy takie, o, widzicie, tu od razu efekt wygląda troszeczkę lepiej. Aha, nie, dobra. I może być bright. O, ten też nawet fajnie wygląda. Ale to już według uznania. W ogóle kolor też możecie sobie ustawić. Amount. O, bo tego ja tak... Widzicie, możecie sobie coś takiego na przykład zrobić. W ogóle przydałoby się trochę inny kolor zrobić. Tak od razu sobie... Może być biały równie dobrze. Tylko nie wiem, czy to będzie wyglądać. No, fajnie to nawet wygląda, powiem wam. Tylko, że jeszcze zmienimy sobie ten kolor na przykład ten, na niebieski bardziej. O, i teraz to ma jakiś sens. Teraz to jest po prostu fajne, nie? Znaczy, mówię, możecie sobie z tym pokombinować, bo to jest tylko kwestia... No właśnie, nie będę to dalej puszczał, bo widzicie, jak to się kończy. Musicie sobie pokombinować, jak to ma dalej wyglądać, czy to ma tak wyglądać, czy troszeczkę inaczej. W każdym razie to jest taki podstawowy sposób na ten audio spektrum, bo są jeszcze właśnie na przykład na Trap Nation, czy na Chill Nation chyba też podobnie to wygląda. Taki kanał muzyczny, polecam swoją drogą. Jest coś takiego, co właśnie oni mają takie linie, to się trochę dłużej tworzy. Widziałem gdzieś tam poradniki nawet w języku angielskim na ten temat, ale właśnie postanowiłem, że zacznę od czegoś takiego prostego, co sam po prostu, no bo tak naprawdę ja dopiero niedawno zakupiłem sobie licencję na to, na Adobe, i zacząłem się pomału tym bawić, i powiem wam, że jeżeli będę dochodził do jakichś tam ciekawszych zabaw, że tak powiem, jakkolwiek by to nie brzmiało, to będę się z wami po prostu tym dzielił, tak? I tylko będę musiał to najpierw ogarnąć na tyle, żeby wam to przekazać. Także dziękuję za uwagę. No, to chyba